Panie pośle, produkcja Chevroleta Aveo odjeżdża do Rosji, 1200 osób w zakładzie FSO idzie na bruk. Czy FSO da się jeszcze uratować? Od wielu miesięcy obserwujemy agonię FSO, zakład z tradycjami. Dla Warszawy jako, ale myślę, dla całej Polski firma o uznanej marce. No i dzisiaj widzimy, jak powoli ta firma umiera i niestety nie ma ze strony państwa żadnej pomocy. Wiele lat załoga walczyła o utrzymanie tego zakładu, a dzisiaj się okazuje, że prawdopodobnie ten zakład przestanie istnieć. No jest to sytuacja dramatyczna. Mimo prośby do strony rządowej, do ministra skarbu, ministra gospodarki o jakąkolwiek pomoc, takiej pomocy FSO nie otrzymało i ponad 1000 osób w tej chwili będzie zwolnionych, a w późniejszym okresie ta reszta, która pozostanie w zakładzie. Pojawiają się jakieś głosy o tym, że znajdzie się jeszcze raz jakiś inwestor japoński, no ale to na razie jest tylko woda w koszu, to nie jest na razie nic potwierdzone. FSO powiedziało, że zatrudni ponownie te osoby, jeżeli zostanie wznowiona produkcja. Na razie jednak nic nie wiadomo na ten temat. Znaczy to jest tak, mówię, że nie ma żadnej konkretnej propozycji, ale w takich przypadkach, gdy mamy do czynienia z takim dużym zakładem, no sama firma sobie nie pomoże. No tutaj widzimy, że praktycznie tylko załoga walczy o utrzymanie miejsc pracy, a państwo czy samorząd się w to nie włącza. No samorząd choćby poprzez możliwość umorzenia podatków lokalnych od nieruchomości też by mogło zakładowi pomóc. Takiej pomocy również nie ma. No jest to dramatyczna sytuacja, szczególnie dla ludzi, którzy tam pracowali.